a teraz przedstawię Wam niesamowity przewodnik po wszystkim pana Terry'ego Dentona od wydawnictwa Zysk Iska. No nie uwierzycie, ale ja tą recenzję nagrywam 6 raz. No, ciągle mi ktoś przeszkadza, ciągle mi ktoś normalnie tą recenzję urwie. Ja mówię, no nie, no jak teraz jej po prostu nie nagram, no to ją zostawię i nagram chyba jutro. Dobra, także na razie nic się nie dzieje, więc lecimy dalej. Mam tutaj taki cytat. Większość z Was wie coś o wielu rzeczach, albo dużo o niewielu rzeczach. A ja wiem coś o niemal wszystkim. Przeczytałam to tak, bo to było tak mocno zaintonowane dużymi słowami, że po prostu chciałam się w to wrzucić. I słuchajcie, już na wstępie poznamy tutaj pewnego zabawnego profesorka, który wdrąży w nas pewne tajemnice. Zaraz Wam go tutaj znajdę. Gdzie jesteś, nasz kochany profesorku? O, przed Państwem ten oto profesorek od wszystkiego. I tak, on nam tutaj opowie, czym jest książka, o czym ona jest, dlaczego powstała, a także zapewni, że i my możemy poznać tutaj sekrety naszej planety, no i nawet nas samych. I tak, profesor tłumaczy nam tutaj każdą rzecz za pomocą, jak widzicie, rysunku i zobrazowania tego w liczby. Im rzecz jest na przykład większa, tym rysunek jest pokaźniejszy. Powiem Wam, że to jest właśnie bardzo prosty sposób, żeby uświadomić dzieciom pewne rzeczy. Bo wiele z przedstawionych zagadnień, no, sama nie byłam w stanie opisać, gdyż nawet sama pamiętam po sobie, że dziecko po prostu, ono widzi, a niekoniecznie musi wszystko zrozumieć. Cokolwiek będziecie mu tłumaczyć, to jeżeli chcecie mu dać to na zrozumienie, ono tego nie ogarnie. Ono musi po prostu zobaczyć, czyli wiedzieć, że planeta jest duża. Jaka duża? A no taka duża. I wtedy, aha, no dobra, czyli jest coś wielkiego. A jaka jest nasza planeta? No jest taka mała, czyli faktycznie ta jest wielka. Wiecie, no o to tutaj mniej więcej w tym chodzi. I tak, co jeszcze chciałam powiedzieć? A, no jak widzicie, obrazki są naprawdę przekonywujące. No i bardzo prosto właśnie wyjaśniają, na przykład, czekajcie, co tu było? A, co to są gwiazdy, gdzie one są? Że naszą planetę tutaj mamy skojarzoną akurat z kosmicznym jajem i pokazanie, jak wygląda względem innych planet. Co to jest kometa i czarna dziura? Gdzie znajduje się satelita? No i przede wszystkim, czy nasze frisbee, jeśli odpowiednio mocno podrzucone do góry, może do niej dolecieć. Słuchajcie, ja pamiętam, że jako dziecko zastanawiałam się właśnie z koleżankami, czy jeśli kopnie się piłka bardzo wysoko, to czy ona dosięgnie gwiazd? Koledzy natomiast zabraniali nam tego, sugerując, no jeżeli uderzy w te gwiazdy, no to przecież spadną nam na głowę i zrobią nam krzywdę. Więc lepiej tak wysoko tej piłki nie kopać. Ja wiem, że ktoś się będzie z tego śmiał. No ale właśnie taki jest świat dziecka. No każdy z nas był kiedyś dzieckiem i każdy mógł mieć jakieś tam swoje rzeczy niezrozumiałe i starać się je po prostu ogarniać. No ja wiem, że ja sama też byłam wszystkiego ciekawa i często właśnie, że wielu rzeczy nie zdawałam sobie sprawy, no bo no nikt po prostu mi tego nie wytłumaczył. No i od tego właśnie jest ten przewodnik. Dziecko tutaj naprawdę z wielkim zainteresowaniem posłucha o tym, posłucha, co mu przeczytacie, bo zaznaczam, że to już może być nawet dla 5-6-latka. Jeżeli będzie się tym interesował, no to jak najbardziej. Ja jestem za i wydaje mi się, że po prostu zrozumie tu rzeczy, które już tutaj są. I tak, tu poznacie nie tylko sprawy gwiezdne, ale właśnie informacje o życiu na Ziemi. O życiu na Ziemi zwierząt, jakichś tam robaczków, jak wygląda nasze ciało. No i dlaczego czasem na przykład coś nas boli? Co się dzieje? Mówię, a mama, boli cię głowa. No bo się może uderzyłeś. Myśli, aha, no dobra. Nie, nie z tego powodu boli głowa. Tu można przez ten przewodnik wytłumaczyć mu, dlaczego tak się dzieje. I słuchajcie, tu mamy też, co ludzie potrafią wymyśleć, skąd się u nich te pomysły biorą. Taki naprawdę mega przewodnik po wszystkim, o wszystkim, ze wszystkim. I co mogę powiedzieć? No, ja bym sugerowała tę książkę jako bardzo dobry prezent na komunię. Wiecie, komunii jest bardzo dużo. Komunii jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Chodzi o to, żebyście po prostu dali dziecku taki prezent, który Was zainteresuje. No, jeżeli lubi się ze zwierzętami, zobaczy tutaj zwierzęta, jak one powstają, gdzie żyją, jak wyglądają. Ja wiem, że od tego są bajki, internet, ale no, nie zawsze może być zasięg, nieraz może być brzydka pogoda i wtedy on co? Weźmie sobie na przykład, popatrzy, o, tu o pająku, jak jest tam zgłożony cały krab, jak wyglądają jego kleszcze, co to są kleszcze, bo nieraz... Ja pamiętam, mi też syn mówił, mama, dlaczego kraby mają takie ostre końcówki? No to możemy im tu na przykład wytłumaczyć, że to są kleszcze, nie ostre końcówki. I wszystko inne. I uwierzcie mi, że to są niektóre naprawdę takie pierdółki, które dzieci zadają pytania, a ciężko jest dorosłemu je wytłumaczyć. No na przykład, dlaczego nie możemy lecieć do kosmosu, bo tam się oddycha. Dlaczego się nie oddycha?
W tej książce dowiecie się. W bardzo prosty sposób wytłumaczę Wam, dlaczego tam się nie oddycha i dlaczego nie możemy tam w tym momencie przybywać, dlaczego nie możemy oddychać pod wodą, że na przykład mamy płuca albo skrzela. Dziecko powie, no dobra, ale co to jest? Mama, narysuj mi. No proszę Was, kto Was narysuje skrzele żaby? Także tu, z żaby, ryby. Także tu macie te wszystkie rzeczy. O, tutaj macie jak na przykład, czekajcie, jak wyglądają narządy kobiety, żebyście nie myśleli, że jest tutaj nie wiadomo co pokazane. To jest wszystko w formie właśnie takiej dziecięcej, żebyście wiedzieli, boli mi brzuch, gdzie cię boli na dole, to może być pęcherz. Co to jest pęcherz? Zobacz, on występuje tutaj. Tu się gromadzi twoje siusiu, jak nie możesz zrobić, na przykład to cię wszystko boli. No, naprawdę to jest, no dobra, tego nie będę tłumaczyć. Także to jest moim zdaniem mega, mega wielka książka, naprawdę prawdziwy przewodnik o wszystkim i wart poznania. Także słuchajcie, nie tylko książki religijne daje się na komunię. Dajcie dzieciom niesamowity przewodnik po wszystkim, a uwierzcie mi, że będą po stokroć bardziej zadowoleni niż na przykład od czekoladki, którą przeczytają i już. A jak będzie frajda w przedszkolu, czy tam w zerówce, jak dziecko pójdzie i na przykład powie jakąś ciekawostkę, którą tutaj wie. Wszystkie dzieci będą go słuchały, ona będzie dumna, że to potrafi. No przyznajcie, czy to nie będzie dla niego rewelacja? Ja zawsze chciałam być taka, żeby wiedzieć coś, czego nie wiedzą wszyscy. No niestety nie zawsze mi się to podobało, no bo jak zwykle byłam zbywana przez rodziców. No, ale co? Nie mieli tej książki. Dlatego teraz jak powstała, serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, wydawnictwo Zysk Iska. Naprawdę mega książka i serdecznie Wam polecam. Pa, pa, pa.